Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, jest to Maciej, 22 zadanie z matury z poziomu podstawowego z maja z 2017 roku. Zadanie 22 jest następujące. Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca, tak? Czyli to na dole jest równe temu wysokości. My mamy znaleźć sinus kąta OAS. OAS. No ja sobie przerysowałem ten trójkącik. Tu będzie oczywiście S, tu będzie oczywiście A, no i tu będzie oczywiście O. Wiemy, że AS to jest promień. Tak? A to jest nasza wysokość. OS. I wiemy, że ten promień to jest ileś i ta wysokość to jest dokładnie tyle samo. Tak? Ponieważ te wielkości są równe. A ja mam znaleźć sinus tego kąta. Tylko, że ja wiem jedno. Tu jest kąt prosty. To znaczy, że tu jest 45 stopni. I tu też jest 45 stopni. Bo to jest trójkąt równoramienny. Czyli przy podstawie musi mieć te same kąty. A ja wiem, oczywiście przecież, że sinus 45 stopni to jest tyle. Czyli odpowiedź poprawna. To jest odpowiedź C. Można oczywiście jeszcze sobie wyznaczyć to, gdybyśmy nie wiedzieli tego w ten sposób, że tu jest x albo z Pitagorasa, albo wzoru na przekątną w kwadracie, bo oczywiście jakbyście tu tak dorysowali krechy, to tu wam wyjdzie kwadrat. To jest x pierwiastków z dwóch. I wtedy liczycie, że sinus tego kąta, nazwiemy go alfa, to jest to, co jest naprzeciwko, czyli x, do tego, co jest w przeciwprostokątnej, tak? Zauważcie, że x się elegancko skracają i wychodzi wam 1 przez pierwiastek z 2, ale jak usuniemy sobie niewymierność z mianownika, to nam wyjdzie 1 razy pierwiastek z 2, to jest pierwiastek z 2, a pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, to jest po prostu 2, czyli znowu się skraca. Jasne? Spoko. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jak się podoba. Lecimy do 23. Cześć!